Zatem przystępujemy do kolejnego punktu dzisiejszej sesji, a mianowicie informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Żerowica i poproszę o zabranie głosu nowego pana komendanta Komisariatu Policji w Żerowicy, podkomisarza Krzysztofa Walewicza. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Witam szanownego pana przewodniczącego i całą radę, jak również gości. Ja przepraszam, bo jest to moje pierwsze publiczne wystąpienie, będę może miał jakieś tam, że tak powiem, potknięcia. Także proszę wtedy o wybaczenie. Będę przedstawiał statystykę policji, którą policja oczywiście prowadzi, bo wiadomo, że policja zajmuje się nie tylko ściganiem przestępstw i przestępców, ale też prowadzi statystykę zdarzeń, które zaistnieją na danym terenie, a no tutaj głównie o dwie gminy, gmina Żurawica oczywiście, gdzie mamy swój komisariat, siedzibę swojego komisariatu, jak również gminę Orły. W dniu dzisiejszym przedstawię tutaj stan bezpieczeństwa, który został zobrazowany na podstawie statystyki na terenie gminy Żurawica. Żeby tak zobrazować, to chcę też przedstawić mniej więcej, jaki mamy stan etatowy, ilu mamy funkcjonariuszy na działanie. Oczywiście tutaj chcę zaznaczyć, to jest stan etatowy na te dwie gminy. Policjantów mamy łącznie z dwoma stanowiskami kierowniczymi 15. Wśród tych policjantów mamy 10 etatów prewencyjnych, na co składają się funkcjonariusze dzielnicowi, jak również funkcjonariusze patrolowi interwencyjni. Funkcjonariusze dzielnicowi, czyli to są policjanci, którzy mają za zadanie bezpośredni kontakt ze społeczeństwem. Ich zadaniem jest zbierać problemy z społeczności lokalnej i udzielać im informacji, które będą potrzebne do rozwiązywania tych problemów. Przekazywania tych informacji również mi i przekazywania później przeze mnie, czy też za pomocą innych instytucji pozapolicyjnych udzielania pomocy tym osobom i wspierania ich. Patrolowie interwencyjni są to policjanci, którzy zajmują się, że tak powiem, obrazując krótko, interwencjami, które są nam zlecane, bądź też przychodzi ludność i prosi o przeprowadzenie interwencji. Chcę jednak tutaj zaznaczyć, że ci policjanci, z racji, że mamy taki, a nie inny stan etatowy, to wiadomo, że musimy być dynamiczni i zajmować się wszystkim. No, tak to wygląda i tak to jest zobrazowane. Posiadam też trzech funkcjonariuszy służby kryminalnej, którzy zajmują się prowadzeniem postępowań. Jeżeli przedstawiając tutaj statystykę naszej gminy Żurawica, chcę zobrazować dane statystyczne za rok 2016 i 2015. Będziemy się odnosić analogicznie do roku 2015, żeby wskazać, gdzie mamy wzrosty, gdzie mamy spadki, co trzeba poprawić. Wiadomo, że są różne sytuacje, na które no, my jako policja niekiedy nie mamy wpływu. Staramy się, żeby to bezpieczeństwo na terenie gminy było pożądane, to co oczekuje od nas społeczeństwo, oczekują mieszkańcy. Wiadomo, że w niektórych, że tak powiem, kategoriach na pewno będziemy musieli tutaj dołożyć wszelkich starań, żeby było lepiej. Na pewno te dane statystyczne, jeżeli chciałbym je zobrazować, mogły zmienić się na dzień dzisiejszy. Wszystko zależne jest od tego, jaki etap poszczególnych postępowań znajduje w sądach, czy też w prokuraturach. Wiadomo, że my bazujemy na tych danych statystycznych, które przebijają się przez systemy statystyczne policji. Ogólnie cały, tutaj, że tak powiem, katalog tych przestępstw, czyli przestępstw, które zostały popełnione na terenie gminy Żurawica, no widzimy, że w 2016 mamy tendencję wzrostową i mamy tutaj wzrost o 16% pomiędzy rokiem 2015 a 2016.
mi, że tak powiem, ja się przepraszam, no tutaj nie będę się jakoś tłumaczył, nie będę się rozwodził, bo nie wiem też z czego to może wynikać. Jak tutaj zapowiedział pan przewodniczący, jestem w sumie od niedawna, nie zdążyłem, że tak powiem, zobrazować, gdzie że tak powiem, leży problem i w których sytuacjach, że tak powiem, aż się to zobrazowało, że te przestępstwa wzrosły, co jest wynikiem. Ale później, idąc dalej, proszę o kolejny slajd, rozwijamy to na poszczególne przestępstwa, na poszczególne kategorie. Komenda Główna Policji, że tak, żeby Państwu zobrazować, to sobie objęła 7 kategorii których przestępstw, które są dla nich najważniejsze, czyli tu jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym, czyli komunikacja, życie i zdrowie, mamy tutaj bójki, pobicia, rozboje, kradzieże z łamaniem, czyli przestępstwa pod kątem mienia, utraty mienia i oczywiście, co jest najważniejsze, priorytet dla policji, jak również dla poszczególnych samorządów, czyli relacje rodzinne, przemoc, mówiąc krótko, kolokwialnie, przemoc w rodzinie, czyli tutaj tym, czym się zajmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, dlatego też będziemy współpracować, żeby te sytuacje, które znajdują się w różnych domach, problemy, żeby też znajdować wyjście z tej całej sytuacji i żeby pomagać tym rodzinom. Przestępstwa drogowe. Zdarzeń w 2016 mieliśmy 11, w 2015 8. No mówię, tutaj, tak jak tutaj zaznacza pan wójt w swoim przemówieniu, będąc przede mną, to zaznaczy, że będzie budowa chodników. Wiadomo, że to będzie wpływało na bezpieczeństwo ludzi, mieszkańców, osób, które będą korzystały z przechodzenia drogą. Kolejny slajd nam pokazuje statystykę stanu nietrzeźwości na terenie gminy Żurawica. Też widzimy, że w 2016 mamy wzrost, w 2015 było tego mniej. Myślę, że trzeba tutaj bardziej położyć taki czynnik uświadamiający społeczeństwo, że mimo wszystko kary też będą za nietrzeźwy kierujący bardziej dotkliwe i bardziej surowe. I kiedy może społeczeństwo będzie bardziej świadome swoich zachowań i co im grozi, jakie będą sankcje, konsekwencje, no to może będą się wystrzegać. No wiadomo, nietrzeźwy kierujący są plagą. Jak oglądacie Państwo statystyki ogólnopolskie, to wiadomo, że tego jest bardzo dużo, nie? Także będziemy się starać po prostu, żeby ludzi też uświadamiać, że jeżeli człowiek pił, to nie powinien jechać, a jeżeli jest osobą, która jest trzeźwa, to ta osoba, która jest trzeźwa, powinna albo za tą osobę jechać, jeżeli nie, to ograniczyć dostęp do pojazdów mechanicznych. Później mamy przestępstwa gospodarcze. Przestępstwa gospodarcze, jak widać, jest tutaj tendencja spadkowa. Kolejną problematyką to jest narkomania. No tutaj mamy taki znaczący wzrost narkomanii. Na narkomanii składają się nie tylko środki odurzające psychotropowe, ale też dopalacze, które są no, dostępne, ogólnodostępne, łatwo dostępne. Wiadomo, że są środowiska. Społeczność gminy wiadomo, że się przemieszcza do miasta, ma tam możliwość pozyskania takich środków. Zarówno Komenda Miejska Policji w Przemyślu, jak tutaj Komisariat Policji w Żurawicy. Razem współpracujemy, mam tam grupę policjantów, która zajmuje się narkomanią. Będziemy starać się, żeby to po prostu ograniczać. Wiadomo, ile będziemy mieć możliwości, będziemy tutaj jak najbardziej minimalizować te skutki. Młodzież ma możliwość lepszej komunikacji, rozwijania się. Od tego są różnego rodzaju środki społecznościowe. Także dzięki temu mają lepszy dostęp. My się staramy ich dogonić, oni nas wyprzedzają, bo wiadomo, tendencje i trendy młodych no, idą bardziej do przodu, aniżeli nas. Państwo patrzycie na mnie, widzicie młodego mężczyznę, młodego może człowieka i tak sobie obrazujecie. To nie jest tak do końca. Ta młodzież, która jest, to jest jeszcze bardziej światła i świadoma ode mnie w tej łączności teleinformacji. Także ja za nimi gonię, pędzę, ale cały czas z tyłu jestem. Tak jak tutaj zaznaczyłem, kolejny slajd nam przedstawia ilość przestępstw przeciwko rodzinie i opiece. Tutaj na to składa się
Głównie przemoc w rodzinie, no, czyli tutaj z gminnym ośrodkiem pomocy społecznej, czyli przemoc w rodzinie i Niebieska Karta. Różne są czynniki, które przekładają się na tą przemoc w rodzinie. Wiadomo, że będziemy się starać, żeby to tutaj rodziny wspierać. Chodzi nam bardziej o te osoby pokrzywdzone, które są, potrzebują naszej pomocy. No, myślę, że jakiś tam... Będziemy starać się znaleźć tak zwany złoty środek. Będziemy dążyć do tego, żeby jakieś osiągnąć wspólne cele i to realizować. Kolejna statystyka przedstawia nam, kolejny slajd przedstawia nam przestępstwo przeciwko mieniu. Na to składają się kradzieże, potocznie zwykłe kradzieże, czyli kradzieże mienia, jak również kradzieże z włamaniem. Jak widzimy tutaj, wzrost jest znaczący i to mamy 54 postępowań analogicznie do roku 2015, a automatycznie z tym też idzie wzrost wykrywalności. No, będziemy starać się, że tak powiem, być bardziej skuteczni w wykrywaniu tych przestępstw. Mamy tutaj troszeczkę coś do podpracowania, nie ukrywam tego. Tak jak mówiłem, kolejny slajd przedstawia przestępstwa związane również z mieniem i to są uszkodzenia rzeczy. No tutaj też mamy, że tak powiem, wzrost, ale wykrywalność jest wysoka. Kolejny slajd nam przedstawia kradzieże. Kradzieże, cudzej rzeczy, że tak zostało tutaj ujęte, czyli potocznie to. Mówię, tamten pierwszy slajd, który przedstawiał, to było wszystko przeciwko mieniu. Mienie, czyli kradzieże z łamania. Przy kradzieżach cudzej rzeczy mamy w tym roku spadek, raczej w 2016 mieliśmy spadek, wzrost wykrywalności jak najbardziej, ale już widzimy na kolejnym slajdzie, poproszę o przerzucenie, mamy kradzieże z włamaniem, czyli zauważamy tutaj, że jeden problem leży w tym, że mamy częstość włamań do pomieszczeń, do domów. No tutaj prosiłbym też, żeby tak uświadamiać ludzi, społeczeństwo, żeby się też zabezpieczać. Jeżeli wyjeżdżamy gdzieś dalej na dłużej, to informować też sąsiadów, że może być taka sytuacja. Wiadomo, że jak brzydko to może zabrzmi, ale my nie pilnujemy złodziei, ale złodziei zazwyczaj pilnuje ludzi. I tutaj właśnie leży taki problem. Jeżeli wyjeżdżamy, informować proszę też sąsiadów, że nie będzie nas kilka dni. Wiadomo, że to wpłynie na inne oko sąsiadów. Wiadomo, że sąsiedzi zawsze nam dopilnują i jakoś pomogą. Kolejny slajd przedstawia nam tutaj kolejną problematykę, czyli przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu. I tak jak mówiłem, no, to jest jedno z przestępstw tych 7 kategorii, które Komendant Główna Policji sobie założyła. No i widzimy, że tutaj mamy wzrost tych przestępstw. Również mamy tutaj, że tak powiem, wykrywalność jest na równi z rokiem ubiegłym, czyli rokiem analogicznym 2015. Zauważamy, że tych przestępstw na terenie gminy jest więcej. Będziemy tutaj badać ten temat, bo kolejny slajd akurat właśnie przeciwko życiu i zdrowiu pokazuje nam właśnie o czym mówiłem, czyli rozboje, kradzieże i wymuszenia, czyli tak zwana kradzież rozbójnicza, która obrazuje nam, że w 2015 roku nie mieliśmy takich przestępstw na terenie naszej gminy, a tutaj w 2016 ten problem się pojawia. No, to może wynikać z różnej sytuacji. Być może młodzi chcą dojść szybko do jakiegoś zysku, albo jakieś po prostu są nieporozumienia, bo ja mam jednemu rodzice dajmy na to telefon, a drugi nie ma, chce posiadać. No tutaj mówię, trzeba też edukować, ja stoję na stanowisku, że trzeba edukować też młodzież, informować, że niewłaściwe zachowania później będą wpływały na ich dalsze życie w społeczeństwie, a w szczególności dalsze problemy będą się rodziły. Bo jeżeli młodzież będzie świadoma tego, że popełniając przestępstwo jako nawet nieletni sprawca, to będzie rzutowało na jego przyszłość w dalszym funkcjonowaniu. Co niektórzy ludzie nawet nie wiedzą, że
jeżeli ich dziecko popełni przestępstwo jako małolat, brzydko mówiąc tak kolokwialnie, czyli ten nieletni sprawca czynu karalnego, to rzutuje później na dalszą jego przyszłość, bo związane to jest z tym, że może w karcie karnej, czyli w krajowym rejestrze karnym, taka osoba już nie widnieje, bo zostało jej to, też tak używając języka kolokwialnego, wymazane. To nie jest tak do końca. Taka osoba istnieje już w policyjnych systemach i ta osoba, jeżeli kiedyś w przyszłości będzie się chciała starać, będzie chciała, żeby nie była karana, że nie występowała jako osoba karana, tak nie będzie, bo takie zapytania później trafiają na policję, policja udziela informacji, jest miłe zaskoczenie, a zarazem rozczarowanie dla rodziców. Moje dziecko nie było karane, było karane jak miało tam, nie wiem, 12-13 lat. A tutaj, proszę bardzo, się okazuje, że to dziecko ma 30 lat, czy daje mi na to 25, chce iść do pracy, chce podjąć pracę, a policja mówi, że nie chce pozwolić na podjęcie tej pracy. Nie, to nie jest do końca. Niestety zachowania i konsekwencje mają takie skutki, że to rodzi na kolejne lata. Także trzeba uświadamiać społeczeństwo, że społeczeństwo, dzieci nasze, że trzeba, ja to zawsze powtarzam, trzeba żyć z normami i zasadami prawnymi, które zostały nam tutaj przez naszych ustawodawców przekazane, narzucone, że tak też można użyć takiego słowa i tak to jest obrazowane. Uszczerbek na zdrowiu, tutaj mówimy o uszkodzeniach ciała. Też mamy wzrost w 2016 roku, w 2015 roku mieliśmy jedno takie zdarzenie. Myślę, że będziemy pracować nad tym, żeby polepszyć tą statystykę, żeby te wyniki były lepsze, żebyście Państwo byli też zadowoleni z naszej tutaj Państwo mieszkańcy, tutaj wiadomo, radni reprezentują swoich mieszkańców, panowie sołtysi, panowie sołectwa, żebyście byli zadowoleni z funkcjonowania naszego komisariatu. Ja będę dokładał wszelkich starań, wiadomo, że jeżeli będzie potrzeba, ja jestem tutaj osobą otwartą na jakieś spotkania, jakieś konsultacje, żebyśmy mogli dojść do jakichś porozumień. I myślę, że oczekiwania Państwa w miarę możliwości będę w stanie sprostać Państwa oczekiwaniom. Oczywiście mamy priorytety na 2017 rok. Zostało zmienione zarządzenie odnośnie dzielnicowych. Wcześniej dzielnicowy miał bardzo dużo obowiązków nałożonych, teraz takim podstawowym obowiązkiem komenda główna nałożona na dzielnicowych konkretny taki obowiązek, czyli komunikacja i kontakt ze społeczeństwem, kontakt z mieszkańcami, kontakt z ludnością, zbieranie informacji na temat tych ludzi, informacji w sensie takim pozytywnym, szukać problemów i żeby po prostu podejmować współpracę z innymi podmiotami, które będą pomagać tym ludziom, bo wiadomo, są różne problemy, o których ludzie też nie chcą rozmawiać. Niektóre osoby boją się, wstydzą się swoich właśnie sąsiadów, że będą tak przysłowiowe plotki o nich, że u nich się źle dzieje, a mimo wszystko te osoby potrzebują pomocy, a nie wiedzą, gdzie się mają udać, dlatego dzielnicowy będzie miał taki priorytetem jest, że dzielnicowy ma być w bezpośrednim kontakcie ze społeczeństwem. Na pewno, tak jak zapewniałem Państwa, będziemy starać się, żeby tych przestępstw, liczba przestępstw była niewielka, mniejsza, wykrywalność oczywiście jak najbardziej to możemy starać, żeby była wyższa, żebyście byli Państwo zadowoleni z naszej tutaj, że tak powiem, pracy. I oczywiście, tak jak tutaj przedstawiłem, będziemy się koncentrować no nie tylko na tych 7 kategoriach przestępstw, bo wiadomo, że ogólnie to są narzucone na nas jakieś tam te programy, które my też musimy realizować, ale tutaj ja sobie zawsze zakładałem, że tak powiem troszeczkę od siebie prywatnie, że jeżeli ktoś się zdecydował być policjantem, to przyszedł po to, żeby pomagać społeczeństwu i ludziom i ja w tym kierunku będę chciał po prostu iść, że jeżeli społeczeństwo potrzebuje naszej pomocy, to powinniśmy pomagać, wspierać ludzi. Wiadomo, że będziemy to czynić na miarę tych naszych możliwości. Jeżeli nie, będziemy przekazywać dalsze informacje do innych instytucji pozapolicyjnych i będziemy tutaj, że tak obrazując krótko, starać się jak najbardziej tutaj wykonywać swoje zadania, które są nam stawiane. Z mojej strony to tyle. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to chciałbym... Dziękuję bardzo. Proszę, pan radny Łóżka, pierwszy. Ja ze swojej strony w
pierwszej kolejności chciałbym jeszcze podziękować panu byłemu komendantowi Jurkowi Kruczkowi za wieloletnią służbę w naszej gminie. Proszę o przekazanie, dziękuję. Panu gratuluję awansu oczywiście i nowej funkcji. Dziękuję. Ze swojej strony liczę na współpracę, a mianowicie wspomniał pan o bezpieczeństwie na drogach. Jest to duży problem u nas, szczególnie przy drodze krajowej, jak i wojewódzkiej. I tu na pewno się będę do pana, z panem kontaktował w różnych sprawach. I liczę, że wyjdziemy bliżej w kontakt z dzielnicowymi. Gdyż naprawdę ja bynajmniej nie wiem, kto jest moim dzielnicowym i nikt się przez 2 lata ze mną nie kontaktował. Także zachęcam, żebyśmy spróbowali wejść bliżej w ten kontakt. A problemów nam to nie brakuje. Niepokojącym faktem było naprawdę wzrost w niektórych przypadkach o 100% przestępstw w roku 2015-2016. Także ten. Jeżeli chodzi o narkotyki, to wiemy, że jest to poważny problem. Wiemy, co młodzież tutaj nasza potrafi i co się dzieje w tym temacie. Także jeszcze raz gratuluję panu i liczę na owocną współpracę. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby? Pan Cichy Leszek, proszę bardzo. Analizując przedstawiony materiał, to tak te prawe słupki generalnie, czy można powiedzieć, że z zasady, przed chwilą było tutaj widać więcej, one wzrastają. Ilość tych przestępstw popełnianych, one może nie są jeszcze znaczące, bo to porównujemy tam załóżmy 1 do 3, do 5, do 8, ale generalnie trend jest taki wzrastający. I nie może ta wykrywalność jest niekiedy nawet w 100%. Ja chciałbym zapytać o taką rzecz, ponieważ jest taka kategoria włamania, kradzież włamania. I tutaj są sygnały takie, że ta wykrywalność jest na poziomie bodajże 35%, jeśli dobrze zapamiętałem. A są sygnały takie od osób poszkodowanych, że policja zbyt, czy może za często w rozumieniu tych osób, umarza postępowanie. Jakie kryteria służą do tego właśnie, żeby to postępowanie umorzyć? Czy to jakiś czas przebiegnie, czy mało jakichś tam dowodów, czy może jakieś zlekceważone dowody, bo takie sygnały po prostu są, ale nie do końca to przeglądnięto i bardzo szybko jest umorzenie postępowania, nic się nie dzieje dalej. Drodzy Państwo, odpowiadając na pytanie właśnie pana radnego, to obrazuję to jest po mojej działce. Ja jestem kryminałem, krótko mówiąc, funkcjonariuszem dochodzeniem śledczym, mogę tutaj bardzo odpowiedzieć na to pytanie. Ogólnie kodeks postępowania karnego przewiduje, że takie postępowanie, raczej taka sprawa, bo mówiąc krótko o postępowaniu jest wtedy, kiedy go wszczynamy, nie? Taka sprawa może być umorzona w ciągu 5 dni, nawet nie wydając postanowienia o wszczęciu dochodzenia. Przewiduje to kodeks karny. Z tego powodu, że jeżeli mówimy o kradzieży z włamaniem, to czas wykrywalności nie mija z chwilą wydania postanowienia o umorzeniu, tylko z chwilą jego przedawnienia. Przy tych przestępstwach w związku z nowelą kodeksu karnego, który mówi o przedawnieniu danego postępowania, kradzież z włamaniem dopiero po 25 latach przedawnia się. A jeżeli policja wydaje postanowienie o umorzeniu dochodzenia, zarówno dochodzenie, które zatwierdza prokurator, jak też policja sama może wydać takie postanowienie, jak to się nazywa, może i w trybie rejestrowym, nie powoduje, że policja się nie zajmuje dalej tą sprawą, tym problemem. Te postępowanie cały czas, ono nie jest składane do archiwum, ono się cały czas u nas znajduje na zwanym procesie wykrywczym. Tylko w tym momencie te materiały nie są już poddawane analizie funkcjonariuszowi, czy tam policjantowi, dochodzeniu śledczemu, czyli temu, który zajmuje się postępowaniem przygotowawczym, ale funkcjonariuszowi kryminalnemu, który prowadzi już te czynności operacyjne. One nie są wykonywane w formie protokołów, tylko opierane o notatki. Są różne czynniki, raczej tak, jeżeli chodzi o zobrazowanie dokładnie danego postępowania, trzeba było się skupić na konkretnym przypadkiem, nie? No mamy tutaj, tak jak tutaj pan zaznaczył, w razie złamania mamy 14 spraw, które były prowadzone w 2016 roku. No tutaj, a w 2015 analogicznym mamy 5. Jest duży wzrost, ponad 100%. Nie jest to powiedziane, że te sprawy, które zostały umorzone, jak ludzie, społeczeństwo mówi, że zostało to umorzone z racji, że z
sprawa została płytko zbadana, jeżeli mamy dowody zabezpieczone na miejscu zdarzenia, to są przesyłane do laboratorium. Czas oczekiwania na opinię jest również uzależniony od czasu zleceń, które są przedkładane do laboratorium. Tak obrazując, na przykład pracownik biologii policyjne wykonują, jeżeli na dzień dzisiejszy byśmy zlecili taką czynność, oni dopiero nam wykonają tą czynność w 2018 roku w czerwcu, we wrześniu. No, tak to obrazując, tak to wygląda. Wiecie Państwo, ja już tak odnosząc się sami, wiecie Państwo, że wszystko zależy od budżetu. Tak samo jest budżet gminy, tak samo jest budżet policji. No, wszystko jest uzależnione od tego budżetu, od ilości zleceń, które są przedkładane do poszczególnych spraw. Wiadomo, że jeżeli priorytetem są sprawy aresztowe, sprawy, gdzie są zabójstwa, uszkodzenie ciała, tak zwany trwały uszczerbek na zdrowiu, czyli kalectwo, to w tym momencie to są sprawy priorytetowe, które są, że tak obrazując, są przerzucane i są na pierwszym miejscu wykonywane czynności. I obrazując tutaj ten problem, to nie jest, że policja zajmuje się, jak ludzie określają, pochopnie, czy tam danej sprawy nie rozpatruje indywidualnie i szczegółowo. Jest też ta sprawa poddawana szczegółowej i wnikliwej analizie, a jak mówię, jeżeli nawet takie postanowienie się pojawia u pokrzywdzonego, on jest, no, niektórzy są niemile zaskoczeni, że policja od razu zagotowała całą sprawę pod dywan. Nie jest tak, tak jak mówię, jest proces wykrywczy i w trakcie tego procesu wykrywczego są dalsze czynności prowadzone. Później mamy takie niekiedy miłe sytuacje, bo po kilku latach się okazuje, że sprawcy tych przestępstw są ustalani przez policję, nie tylko może być tak, że ci sprawcy są ustalani tutaj miejscowi, ale gdzieś w Polsce sprawy są później łączone i społeczeństwo jest zadowolone. O Jezu, nie wiedziałem, nie myślałem, że ktoś po prostu o tym będzie pamiętał. No tak to właśnie wygląda, tutaj są obrazowane. Panie komendancie, ja mam tylko prośbę i uwagę, że prosiłbym, żeby zwrócić szczególną uwagę na kibiców. To akurat w mojej miejscowości jest problem i się zaczęło już, nie wiem, półtora miesiąca temu. Podam przykład, kibice z Polonii. Nasi sympatyzują Czuwajowi, Polonia jest przeciwko, wiadomo, i już było kilka wizyt, po kilka samochodów, przyjeżdżają po prostu na 5 aut 6 i nawet były przypadki 3 czy 4 niedawno na dniach, że wpakowali się do domu ludowego, tam gdzie są dzieci, młodzież i tak dalej, szukają tak zwanych swoich wrogów, nie? Kibiców z naszej miejscowości czy z innych. Prosiłbym o szczególne zwrócenie uwagi na ten problem, bo sam byłem świadkiem wielkiej bijatyki u mojego domu na drodze powiatowej. No niestety, długo się 20 młodych ludzi, krew się lała, no, policja wiadomo, nie będzie za minutę, przyjechali, ale już było w sumie za późno. No. Także prosiłbym o zwrócenie uwagi na te auta i tą młodzież, która jeździ tylko po to, żeby wstrzymać bijatykę. Dziękuję. Ja tutaj odnoszę się jeszcze do tego, jak najbardziej będziemy tutaj zwracać na to uwagę, tak, jest to problem, tutaj potwierdzam, że to samo w Komendzie Miejskiej Policji Przemyślu i jest tutaj taki problem lokalny, nie tylko na gminie, ale można powiedzieć na powiecie, jak najbardziej będziemy dokładać wszystkich starań. Ja też proszę Państwa, żebyście przekazywali informacje właśnie ze swoim sąsiadom, mieszkańcom, że powinni nas powiadamiać 997, 100, najlepiej wykonać 997 jak 112, bo wiadomo, że 112 jest numerem alarmowym, ale to następują przełączenia, przekazywania, przekierowania tych rozmów, to powoduje, że następuje zwłoka. Wiadomo, że my dysponujemy takimi siłami, których nie oszukujmy się, nie jesteśmy aglomeracją typu Warszawa, gdzie na terenie miasta mamy kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy, którzy podejmą szybką, dynamiczną akcję. Mamy funkcjonariuszy, zarówno Komenda Miejska Policji wystawia na 8-godzinną służbę dwa patrole prewencyjne, wiadomo, że są jeszcze funkcjonariusze kryminalni. Mamy taką informację, podejmujemy szybkie działania w miarę możliwości. Wiadomo, że też to jest skatalogowane, co jest najważniejsze, to jak akurat życie, zdrowie, to jest priorytet. Jak najbardziej będziemy tutaj starali się zapobiegać, w wszelkich stanach będziemy dokładać, żeby to poprawiać. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś? Panie Ręczuk, proszę. Przyłączając się, panie komendancie, gratuluję awansu i zajmowanego stanowiska, a tak w zasadzie mam dwie sprawy. Pierwsza sprawa to
prędkość, która jest rozwijana przez kierowców na naszym głównym ciągu Jana Pawła Żurawicy, a konkretnie obok gimnazjum i szkoły podstawowej. Tak patrząc na te samochody, kiedyś analizowałem z dziećmi, tak na oko oczywiście, bez żadnych pomiarów, kto zachowuje prawidłową prędkość, stwierdziliśmy, że chyba 1 na 10. Tak mniej więcej to wygląda. Tam jest przejście dla pieszych. Kiedyś był nieszczęśliwy wypadek na tym przejściu, wynikający z nadmiernej prędkości. Myślę, że ja nie chcę, broń Boże, nikogo napuszczać na tych piratów, którzy tam rozwijają nadmierną prędkość, ale to jest ważna rzecz. I druga sprawa to profilaktyka w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Na poziomie szkoły podstawowej dzieci mają możliwość uzyskania karty rowerowej. Ta znajomość przepisów ruchu drogowego, znaków i tego wszystkiego, co dotyczy kierowania rowerem po drogach publicznych, jest niesamowicie ważną sprawą. Tak się składa, że jestem takim koordynatorem w odniesieniu do ruchu drogowego w szkołach, więc tym bardziej leży mi to na sercu. Czy można by było wzorem lat ubiegłych liczyć na wsparcie i pomoc przy organizowaniu takich zajęć dotyczących uzyskania karty rowerowej z pana strony i ze strony pracowników? Bo zasady wyniesione z dzieciństwa, one procentują później w wieku, kiedy osoby już zasiadają nie za kierownicą roweru czy motoroweru, ale samochodu i to pod maską, którzy mają naprawdę bardzo dużą moc i bardzo wiele koni. Odnosząc się tutaj do pytań pana wiceprzewodniczącego, oczywiście jeżeli chodzi o tą kartę rowerową, wiem, że chyba ten problem będzie nawet wracał. Ja muszę tutaj wejść w kontakt, w porozumienie z naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego i wtedy będę mógł coś więcej odpowiedzieć na ten temat. Jeżeli chodzi o profilaktykę z młodzieżą, jak najbardziej jestem za tym, żeby mieli kontakt i tutaj będziemy rozmawiać właśnie, będą to zadania dla dzielnicowych. Jak mówię, zostały zdjęte inne obowiązki, które mieli nałożone wcześniej, a wcześniej prowadzili postępowania o wykroczeniu. Teraz mają kontakt ze społeczeństwem. Dlatego ja tutaj najbardziej przykładam się do tego, żeby uczestniczyli w takich spotkaniach, żeby informowali młodzież. Tutaj mówię o młodzieży gimnazjalnej, młodzieży szkół, raczej dzieciach szkół podstawowych. Za niedługo będziemy mieć młodzież w podstawówce z racji zmian. Także jak najbardziej tutaj z mojej strony będzie ta akceptacja, kontakt będziemy mieć tutaj. Jak najbardziej będziemy dokładać wszelkich starań. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Ja jeszcze raz proszę. Bez mikrofonu. Ja mam prośbę, żeby we wszystkich szkołach w gminie Żurawica przed wakacjami był policjant i żeby przeprowadzono rozmowy, uświadomić młodzież, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drodze. No super, jeszcze to, co rozmawiałem z panem komendantem przed rozpoczęciem sesji, mamy taką sprawę w Staszycach przed starym wjazdem do Arboretum, to może wszystkich nie dotyczyć, ale czasami ktoś z państwa też może jechać do Arboretum i coś pomyłkowo stanąć koło posesji jednego z mieszkańców przy bramie wjazdowej. On ma takie nieszczęście, że część osób, które odwiedza Arboretum, nie wjeżdża od strony głównej, tylko od tego dawnego wjazdu. No i czasami stają samochodem przy bramie wjazdowej. Osoby tam indywidualnie, znakowo. No, ale to nic nie daje żadnych skutków. Czasami półtorej, dwie godziny jest wjazd zablokowany, ani wjechać, ani wyjechać. Ale myślę, że pan komendant znajdzie czas, którego dnia indywidualnie tam się przyjedzie i może jakoś to rozwiąże. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan? Proszę bardzo. Właśnie coś mówił do kolega radny z Ryszardy, z Krzysztof Jara, to ja mam takie do pana komendanta pytanie, bo mamy tu wszyscy życzenia. Ja doskonale pamiętam sytuację sprzed roku, dwóch, trzech, kiedy potrzebowaliśmy wsparcia, ale były komendant mówił, że nas jest za mało. Po prostu, że jedna ze funkcjonariuszy to za mało, jest na zmianę, potrzebowaliśmy zabezpieczyć jakiś piknik, festyn, mecz czy inne tego typu wydarzenia. I czy z pana wiedzy w tym momencie, czy pan już wie,
że ilość funkcjonariuszy jest za mała, czy ten stan osobowy może być zwiększony, bo jeżeli ten stan musi być zwiększony, to możemy tutaj pana wójta upoważnić i poprosić, żeby wszedł w kontakt z komendantem i żebyśmy się zwiększyli, bo z tego co ja wiem, to stan funkcjonariuszy, ilość osobowa jest za mała. Odnosząc się tutaj do pana pytania, no z dniem 1 kwietnia będę tracił jednego funkcjonariusza, bo będzie przechodził do wydziału PG w komendzie. Myślę, że tam realnie z postawy zadaniem będziemy tutaj starać się, żebyście państwo byli zadowoleni z naszej pracy. Powiem tak, no, z racji, że nasz szef, generał Krzysztof Inspektor, nadinspektor Krzysztof Boguta został komendantem wojewódzkim, troszeczkę nas także tak uszczupla naszą jednostkę, docenia naszych funkcjonariuszy, to powoduje, że nasi policjanci wychodzą poza powiat, obejmują stanowiska kierownicze. To świadczy o tym, że pracując tutaj od 2009 roku zauważył potencjał w ludziach, którzy pracują w Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu. Wcześniej pracował dużo dłużej w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu, a stamtąd nie ma aż tylu brań, brzydko mówiąc, do obejmowania stanowisk kierowniczych. Tutaj z funkcjonariuszami się z tego powodu cieszą. Mamy tam braki różnego rodzaju, ale myślę, że damy radę, będziemy tutaj jak najbardziej jakoś dynamicznie układać służby, żeby funkcjonariusze pełnili do tej pory całodobowo. Będziemy starać się, żeby było dobrze. Dziękuję bardzo. Skoro nie ma więcej pytań, dziękuję panu komendantowi i również przewodniczącej gratulacji w związku z nominacją na naszego komendanta tutaj w gminie Żerawica, no i oczywiście Gminy. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję jeszcze państwu za przyjęcie, za tak miłe przyjęcie i nie bombardowanie takimi pytaniami, które może by były dla mnie niewygodne. Jak mówię, dopiero jestem od kilku dni tutaj komendantem, na pewno muszę się zapoznać z tym problemem. Rozliczam się jeszcze ze swoją poprzednią jednostką. Ze swojej strony, co mogę powiedzieć? Na pewno będę dokładał się i starał. Jak mówię, ja stoję na stanowisku, jak wiadomo, że policja jest od tego, żeby stać na straży porządku publicznego i będę dokładał wszelkich starań, żebyście państwo byli zadowoleni ze współpracy ze mną. A myślę, że tutaj osoby, przedstawiciele właśnie będą kontakt mieć też ze mną i będziemy poprawić te problemy, które będą występować. Dziękuję. 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 Dziękuję.